Cześć. 25 listopada dzisiaj, kolejny dzień na pięknych, słonecznych Malediwach. Jesteśmy na wyspie Mafushi. Przyszliśmy dzisiaj na plażę publiczną. Tutaj nie powinno się kąpać w kostiumach, w bikini. Dozwolone jest kąpanie się w takich dłuższych strojach, czyli krótki rękawek. Ma spodnie takie no do kolan, może kawałek przed kolano, jest ok. Ogólnie nie powinni zwracać uwagi, bo są też ludzie, którzy się kąpią tutaj normalnie w strojach i jakoś nikt ich nie wygania. Jednak no, co kto uważa, my będziemy się troszkę zakrywać, żeby tutaj nie urazić lokalnej społeczności. My jesteśmy na lokalnej wyspie, także zaraz Wam pokażę, jak to wygląda, bo jest przepięknie. Dużo osób sobie tutaj snurkuje, jak widać jest też tutaj piękna rafa, jest też sporo takiej rafy już wyrzuconej na brzeg. Tutaj jest taka duża płycizna, bardzo rozległa, także fajnie sobie tutaj pochodzić. Tam widzę, pan w czerwonym łowi ryby. Tutaj przed nami jest taka wyspa, można powiedzieć bezludna, na którą przypływają wycieczki. Tam daleko, daleko jest jakiś resort. No i tutaj jest po prostu plaża. Jest naprawdę pięknie. Jest godzina, nie wiem, 11, 11.30. Woda dzisiaj jest bardzo spokojna i nie ma fal. Także jest pięknie, naprawdę. Idziemy dalej, zaraz Wam pokażę, gdzie się rozłożymy. Są takie fajne huśtawki, bardzo przyjemne. Tutaj są takie huśtawki, można sobie usiąść, pobujać się, porelaksować. O, my tam znaleźliśmy też trochę cienia pod drzewem. Tu też obok jest plac zabaw, bo tutaj rozciąga się ta publiczna plaża dosyć daleko. Tak to wygląda, są też takie falochrony, ale na szczęście na razie nie są potrzebne. Tu Czesio już sobie coś kopie, stawia babki. I tutaj jest sporo takiej porozrzucanej rafy, którą morze wyrzuciło na brzeg. I zaraz będziemy wchodzić. Są tu też piękne muszelki i w ogóle jest pięknie. No my już przyszliśmy na piękną plażę, już się rozłożyliśmy, wszystko ładnie, pięknie. I nagle Urszula chce do łazienki. Także standard. Wracamy do pokoju, bo tutaj niby są jakieś publiczne toalety, ale są zamknięte, więc nie można z nich korzystać. Także wracamy z Ulą, chłopaki zostają, my z Ulą wracamy do łazienki i ponownie będziemy wychodzić. Także no, takie atrakcje to zawsze, zawsze się zdarzają, chyba bez wyjątków, także idziemy. Tutaj jest samochód, tutaj na wyspie jest kilka samochodów, ale widzieliśmy już chyba 6, także nie tak mało. O, tam stoją 2 na przykład. To gdzie oni tankują, to ja nie wiem. My idziemy tutaj prosto, tu są nasz hotel tu za chwilkę będzie. W pierwszej linii są takie wysokie hotele, tutaj akurat jest pusty plac, tam dalej coś się buduje. Za chwilę będzie też taka wieża wielka, satelitarna. Także ogólnie, jeżeli chodzi o wyspę, to jest tutaj taki trochę miszmasz. Jest troszeczkę takich ładnych hoteli. Jest troszeczkę takich zaniedbanych, opuszczonych budynków. Stoi wielki słup na środku, który też nie daje uroku tej wyspie. Ogólnie na pewno są ładniejsze wyspy na Malediwach. Ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o takie wyspy dla rodzin z dziećmi, to jest fajna wyspa, bo i są tu restauracje, i jest tam plac zabaw, na przykład za mną gdzieś widać, o, jest plac zabaw, są plaże, są bardzo płytkie plaże, także no, jest tutaj też jakiś szpital, jest lekarz, jest blisko od Male przede wszystkim, więc no, na pierwszy raz z małymi dziećmi wydaje mi się, że wyspa jest naprawdę fajna. Zobaczymy, jak będą wyglądały kolejne wyspy, na które się niedługo już wybierzemy. O, tutaj jest właśnie ten słup satelitarny, który stoi na środku, jest ogromny.
Tutaj jest jakiś sklep z ciuchami, tu jakiś budynek się buduje, tam jest hotel, tu jest hotel, restauracja. I tu tylko opaska. Tak. Tu też coś się buduje. Także no architektonicznie to tu nie jest najlepiej. Oj, co dużo. Aczkolwiek no... spodziewaliśmy się takiego widoku. Byliśmy kiedyś w Tajlandii. No i byliśmy na takich wyspach, które tak wyglądały, więc tak wygląda mniej więcej ta część świata. Nie ma co też oczekiwać, że wyspy tutaj lokalne będą sztucznie jakby upięknione i tak dalej. No resorty wiadomo, są piękne, wszystko jest sztucznie zbudowane dla turystów. A tutaj ludzie żyją, mają normalne dni, także no to wygląda jak miasto ich. Wróciłyśmy, możemy iść się kąpać. Widzę Czesiek z Czesiem już po pierwszych kąpielach. Jak tam było? Gorąca woda. Gorąca woda? Znaczy no cieplutka, jak w wannie. Naprawdę. No tak, bo tu jest tak płyciutko do kolan. No ja nawet nie mierzę dzisiaj, no ale jak wczoraj miała 29, to dzisiaj pewnie podobnie, może nawet trochę cieplej. Co nie? No dzisiaj jeszcze jest taka stojąca, nie ma za bardzo fal. Tak, no co tam fale, się wykładają tam na tych Czesiu tam, nie? Czesiu, tu nie polewaj. No bo jak będziemy tu siedzieć? Te kruki do nas, jakieś wrony, sroki, czy co to jest, przychodzą, pełno tego tu jest. Wczoraj też widzieliśmy takiego ogromnego nietoperza. Papugi są. No tak, to są te, co pani sobie widzą. Także fajnie. Idziemy do wody, bo już za gorąco. O, tu leci samolot nad nami i zaraz będzie zakręcał i na lotnisko w Male. My już buty założyliśmy, jesteśmy gotowi do wejścia do wody. Tutaj na tej publicznej plaży warto mieć buty. Jest dużo takiej połamanej rafy koralowej, która jest wyrzucona tutaj na brzeg. I też w wodzie jest jej sporo połamanej, więc buty takie do wody jak najbardziej się przydadzą. Co to za krzyk? Także ja już idę się wykąpać w końcu. Idę już do wody. Woda jest przyjemna, naprawdę, ale jest jednak troszkę chłodniejsza niż powietrze. Albo nie wiem, może taka sama, ale jest przyjemnie jak się wchodzi. Jest naprawdę cudownie. Piękne miejsce. Tutaj pan przed chwilą taką rybę wielką złowił. Jak one tutaj pływają, takie rybki, to ciekawe, ciekawe, czy mnie nie ugryzą. Tak, o, właśnie małe rekinki podpłynęły. Dużo ich tu jest. Nie wiem, czy widać, bo tu są kamienie. O, ja je zgubiłam teraz. Ale ich to jest 5 sztuk. O, tutaj są 2 rekiny. A tam są chyba płaszczki. O, jaka fala. Płaszczka płynie. A tu pan sobie złowił 2 rybki i już idzie do domu. Na obiad. Tak można żyć. Już popływaliśmy na plaży publicznej. Idziemy teraz na plażę Bikini. To jest ta plaża dla turystów. Tam planujemy zamówić sobie kokosa. Wczoraj kupowaliśmy. 3 dolary kosztuje taki naprawdę duży kokos. Dzisiaj chcemy też... Dojdziemy. Zaraz dojdziemy, Ulunia.
Dzisiaj chcemy też poprosić pana, żeby nam później go pokroił, żebyśmy mogli zjeść środek kokosa, bo wczoraj tego nie zrobiliśmy. Także taki będziemy mieli lunch. Tutaj już wchodzimy na Bikini Beach, pierwszą, bo są, można powiedzieć, dwie. Już inny klimat, są leżaki, jest dużo ludzi. Także tak wygląda pierwsza Bikini Beach. Tam zaraz za tym cyplem jest druga. My idziemy na tą drugą. Tam byliśmy wczoraj i tam się nam podobało.